Siemka Tomka, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj czas porozmawiać o evencie, który ponownie pojawia się z okazji rocznicy Albiona. Mamy 6. rocznicę oficjalnego wydania Albiona. Sami wiemy, że troszkę to dłużej trwało, bo kiedyś tam oglądaliśmy, jak na 5. rocznicę, czyli w sumie rok temu, jak na streamie pokazywali jakieś takie pierwsze teściki z alfy Albiona. Wiecie co, dzisiaj chyba dużo Wam tych linków podepnę, więc może tutaj zacznijmy od tego, że kartę Wam podepnę w tym miejscu właśnie z tych alfa testów Albiona, że gdzieś tam filmik z tego jest na kanale. I zaraz Wam podepnę drugą kartę, mianowicie chciałbym powiedzieć, że ten event się już powtarza. Wracamy do tradycji powtarzania się eventów, dlatego że rok temu było dosłownie to samo. Żywe dziedzictwo, wprowadzamy także dwutygodniową... No tak, dwutygodniową wyprzedaż ozdobną. Super. Także żywe dziedzictwo to jest nazwa tego eventu, gdzie po prostu posągi zwycięzców, czyli posągi z hali zdobywców, tam są posągi ludzi, którzy, znaczy gildii, które wygrały po prostu w kolejnych sezonach, znowu wyjdą na świat Albionu. Świat otwarty i te posągi, jak się zabija, to strasznie duże ilości fejma wypadają. Także zaczną przemierzać strefy stopnia 5 lub wyższego. No to widzicie, na czarnych najlepiej takie rzeczy po prostu spotkać. Do posągów z zeszłego roku dołączą 3 nowe poświęcone sezonowi 16, 17 i 18. Także może lekko urozmaicą ten content, ale jednak w gruncie rzeczy będzie to samo co rok temu, więc też gdzieś tam Wam link podepnę do tego, jak to rok temu wyglądało. Mianowicie, pod względem fejma jest to naprawdę giga fajny content. Bicie tych mobków naprawdę mocno oddaje, jeśli chodzi o fejma. Ale jest to samo, co było rok wcześniej. Chociaż i tak wolę ten event niż ten, co były te dungeony powtarzalne. Każdy jeden dungeon był taki sam. Też może Wam podrzucę tutaj kartę. Straszne to było. Co roku się powtarzał event, w którym robiliśmy dokładnie te same dungeony. Takie same wejście było. Wiadomo było, że to będzie ten dungeon eventowy. Wiadomo było, że on jest mega długi. Wiadomo było dokładnie każdy pokój, jaki będzie po kolei, bo one były stu kopiuj wklej. Najgorszy event, jaki był. Na szczęście zastąpili go czymś innym po paru latach. I zaczynają to powtarzać co roku. Zobaczymy, czy za rok będzie znowu event posągów. Nie, nie zdziwię się. Ale może dodadzą jakieś właśnie, w związku z tym, że są te nowe jednak posągi, 16, 17, 18 sezon, to może liczymy na to, że będą miały jakieś nowe mechaniki. Oczywiście prawdopodobnie skopiowane już od rzeczy, które istnieją w Albionie, ale zawsze. Ale zawsze coś nowego. Więc tutaj liczę na to, że troszkę będzie jednak tego ciutkę więcej niż rok temu, żeby jednak to małe urozmaicenie no, było. Także event startuje 12 lipca w nocy, czyli po prostu na resecie na serwerze wschodnim, a 13 lipca na serwerze zachodnim też po resecie. I potrwa 2 tygodnie. Także git. Można sobie podfejmić dość sporo i słuchajcie, to się teraz zaczyna, więc to jest też przemyślane, że będziecie mogli teraz nazbierać sobie kredyty, bo wiecie, tutaj shapeshifterzy, nie? Czyli zmiennokształtni, już niedługo, pewnie za jakiś miesiąc na test serwerze. No właśnie, a teraz mamy okazję zaraz w evencie sobie dość mocno podekspić. No, wypadałoby odłożyć troszkę kredytów, chociaż na jedną broń, chociaż te... Ile tam było? 17 milionów kredytów? Dacie radę, odłóżcie sobie na jedną broń. I w związku z tym mamy rocznicową skórkę dla wierzchowca, torcz rocznicowy zapewniający tymczasową premię dosłowę. No i znowu mamy to samo, nie? Czyli mamy torciki, które dają nam jeszcze dodatkowo jeszcze więcej expa. To jest fajne. Tutaj to jest chromarmata. Znaczy więcej. Także oczywiście będą jakieś skiny eventowe, które będzie można wydropić i pewnie będą drogie. I to chyba w sumie tyle. Awatar i pierścień awatara. Super. Żywe dziedzictwo potrwa do serwisu, czyli 26-27, no czyli 2 tygodnie, wiadomo. Rocznicowa wyprzedaż ozdobna. Od poniedziałku, 10 lipca, potrwa akcja specjalna, dwutygodniowa, z wyprzedażą ozdobną. No to jak ktoś chce,
w sklepie internetowym albo w sklepie w grze, możesz sobie gdzieś kupić. Gdybyś miał okazję zaoszczędzić 33% na różnych pakietach ozdobnych. A ostatnio to niektóre to były przecenione tam o 90 czy 95%, już nie pamiętam dokładnie, ale bardzo dużo. Czyli teraz 33, czy to jest jakiś szał ciał? No nie wiem. Jak ostatnio po 5 dolarów były te sety po 30 warte, normalnie. To teraz będą, nie wiem, po 20, jeśli o to chodzi. Zobaczymy, czy to te same, czy jakieś inne dodadzą. Dobra, no to w każdym razie torcik, tak, świętujemy Albion, hurra, szósty rok. Kogo to w ogóle obchodzi? Nas obchodzi tylko ten event tak naprawdę, więc cóż. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live'ie na Twitchu. I mam nadzieję, że podczas tego eventu dacie radę odłożyć troszkę kredytów, albo chociaż jedną. Obiecajcie mi, chociaż jedną broń na setkę zrobicie na tym evencie. Napiszcie w komentarzach, jaką to broń przewidujecie w tym evencie sobie na setkę wrzucić. I cóż, trzymajcie się. Następnego.